Dzień dobry, nazywam się Artur Płuska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. W minionym tygodniu syntetyczny indeks surowcowy Thomson Reuters Jefferies dość mocno obniżył się. Spadek indeksu był efektem spadku we wszystkich grupach surowców. Najbardziej obniżył się indeks surowców rolnych, a najmniej energetycznych. Silnie spadły indeksy metali bazowych oraz metali szlachetnych. Na giełdzie londyńskiej najsilniej wzrosły ceny cyny, z kolei największy spadek zanotował nikiel. W grupie metali szlachetnych najmniej straciło złoto, a największy spadek zanotowała platyna. Wśród surowców energetycznych panowały spadki, jedynie węgiel afrykański wzrósł. Najsilniej spadły ceny ropy naftowej. W grupie surowców rolnych na giełdzie paryskiej ceny kukurydzy oraz pszenicy obniżyły się. Ceny frachtu morskiego, surowców sypkich, mierzone indeksem Baltic Dry bardzo mocno wzrosły. Na wzrost indeksu złożyły się trzy subindeksy – Capesize, Supramax oraz Handysize. Umiarkowanie obniżył się subindeks Panamax. Ceny niklu na giełdzie londyńskiej mocno obniżyły się i ukształtowały się w okolicach 9800 dolarów za tonę. W przeciągu ponad dwóch tygodni ceny spadły prawie o 10%. Zeszłotygodniowy spadek ceny wpisuje się w ogólny słaby tydzień dla rynku metali bazowych. Publikacje bardzo dobrych danych z gospodarki amerykańskiej oraz jastrzębie wypowiedzi przedstawicieli Fedu wpłynęły na wzrost oczekiwań rynkowych i prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych w tym roku. Bardzo prawdopodobna jest podwyżka grudniowa i niewykluczony również staje się termin wrześniowy. Inwestorzy spodziewają się, że wraz z wyższymi stopami procentowymi w Stanach Zjednoczonych dojdzie do osłabienia światowego popytu na metale. Oprócz jastrzębich sygnałów za oceanu, negatywne impulsy przyszły ze strefy euro oraz Chin. Tamtejsze słabsze wstępne wskaźniki koniunktury PMI w przemyśle rzucają cień na popyt na metal. Po części to znajduje potwierdzenie w obserwacjach producentów, którzy zwracają uwagę, że popyt rozczarowuje ich oczekiwania i prognozy. Obawiają się oni, że nie jest to tylko przesunięcie popytu w czasie. Niemniej obecne poziomy cen nie stanowią zagrożenia dla rentowności produkcji niklu wśród głównych producentów. Niższe ceny to efekt również umacniającego się dolara amerykańskiego. Nikiel nadal znajduje się w trendzie spadkowym od połowy 2011 roku. Odbicie cen od początku roku wyhamowało, co zmniejsza szanse na szybsze zerodowanie trendu spadkowego. W perspektywie końca bieżącego kwartału spodziewamy się kształtowania ceny w okolicach 9000 dolarów za tonę. W końcówce roku oczekujemy wzrostu do poziomu 12000 dolarów za tonę, a przesłanką jest prawdopodobne wejście rynku niklu w stan deficytu. Ceny złota obniżyły się i ukształtowały się na poziomie około 1320 dolarów za uncję. Czynniki napędzające spadki szlachetnego metalu były podobne jak w przypadku omówionego niklu. Przede wszystkim bardzo dobre dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych oraz jastrzębie wypowiedzi przedstawicieli Fedu odbiły się na oczekiwaniach rynkowych odnośnie podwyżek stóp procentowych oraz umocnieniu dolara amerykańskiego. W tygodniu poprzedzającym miniony tydzień liczba pozycji długich netto obstawiających wzrost cen wzrosła. Ponad 8 tysięcy kontraktów długich zostało otwartych i niemal 2,5 tysiąca kontraktów krótkich zostało zamkniętych. W obecnej sytuacji oczekiwań rynkowych na podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych wzrost pozycji długich netto jest aberracją i powinniśmy zobaczyć spadek pozycji długich i jednoczesny wzrost pozycji krótkich. Moment wzrostowy na rynku złota wyczerpał się. Spodziewamy się w krótkiej perspektywie erozji poziomu 1320 dolarów za uncję i spadku do okolic 1300 dolarów za uncję. Ten poziom będzie stanowił silny opór i przełamanie go będzie zależeć od siły jastrzębiej retoryki czołku Fedu oraz wpływających danych makroekonomicznych. Ceny ropy naftowej Brent lekko spadły i zakończyły tydzień w okolicach 50 dolarów za baryłkę. Spadek ceny w ciągu tygodnia był związany z umacnianiem się dolara amerykańskiego oraz rosnącymi oczekiwaniami na podwyżki stóp procentowych za oceanem. Ponadto negatywnie odbijały się słabe wstępne wskaźniki PMI w przemyśle Chin oraz strefy euro. Odbicie cen pod koniec minionego tygodnia to efekt wpływu braku zmian w liczbie czynnych odwiertów. Czynnikiem utrzymującym dość mocno ceny w okolicach 50 dolarów za baryłkę jest napięcie na rynku związane ze zwołanym nieformalnym spotkaniem członków kartelu OPEC i innych producentów ropy naftowej bez Rosji. Spotkanie odbędzie się w dniach 26-28 września. Inwestorzy oczekując podjęcia konkretnych działań przez członków OPEC zwiększają swoje zaangażowanie na rynku kontraktów terminowych na ropę, obstawiając jej dalsze wzrosty i redukując jednocześnie zakłady na ich spadki, co również dokłada się efektem kuli śnieżnej do mocnych cen. W kwestii spotkania OPEC wspominaliśmy, że nie oczekujemy żadnego przełomu. Jednak odnotowany wzrost produkcji i jednocześnie eksportu ropy z krajów OPEC, w szczególności z Iranu i Iraku, może sugerować, że kraje szykują się do ewentualnego porozumienia o zamrożeniu produkcji ropy. Gdyby do tego doszło, wówczas możliwy jest skok cen do poziomu ponad 60 dolarów za baryłkę.
Zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 2,5 miliona baryłek. Ostatni dostępny raport na temat paliw na rynku amerykańskim wskazał na utrzymanie się zapasów benzyny oraz pozostałych produktów ropopochodnych. Sentyment wśród inwestorów na rynku ropy kontynuuje poprawę. W przypadku ropy Brent liczba pozycji długich wzrosła o ponad 24 tysiące kontraktów, a krótkich spadła o ponad 12 tysięcy kontraktów. Jest to efekt coraz silniejszych oczekiwań rynkowych na zamrożenie produkcji ropy przez OPEC. Spodziewamy się, że do momentu spotkania OPEC, czyli praktycznie przez najbliższy miesiąc, ceny będą poruszać się w trendzie bocznym w granicach mniej więcej od 48 do 52 dolarów za baryłkę i będą pozostawać pod wpływem głównie retoryki przedstawicieli kartelu. Dziękuję za uwagę, mówił Artur Puska, statek PKO Banku Polskiego.